Dzisiaj naszym gościem jest Abelard Giza, jeden z najbardziej rozpoznawalnych komików w Polsce. Witam serdecznie i zacznę od pytania, czy ciężko było przeskoczyć z kabaretu do stand-upu, bo wiem, że przez jakiś czas jeszcze występowałeś razem z kabaretem Limo. Nie wiem, czy ciężko. To nie była jakaś trudna praca. To wymagało trochę zmiany myślenia, bo to jest inna forma po prostu rozrywki. Ale i do tej pory myślę, że jeszcze mam jakieś naleciałości kabaretowe, tylko to nie są jakieś złe rzeczy, czy czegoś się wstydzę, po prostu inna forma, przechodzę powolutku, przyjemna droga, w porządku. To jeszcze tak zanim do tego stand-upu, to dwa słowa o kabarecie Limo. Jest jakaś szansa, że gdzieś tam kiedyś jeszcze będzie wskrzeszenie, czy już nie bardzo? No na razie nie przewidujemy w ogóle nic takiego, więc nie myślałem o tym, nie wiem. Nigdy nie można mówić nigdy, ale na razie nie. Pytam, bo w jednym z wywiadów przeczytałem, że nie wiadomo, co będzie za 30 lat, więc... No, to za 30 pogadamy, spoko. O ile w twoich solowych występach jest więcej improwizacji niż było w czasach kabaretu? No nie jest dużo więcej właściwie. Czasami nawet w niektórych występach kabaretowych było więcej niż teraz, bo mieliśmy całe scenki improwizowane. Tutaj raczej trzymam się tego, co mam w głowie przygotowane. To jest taki stały materiał i czasami pozwalam sobie na jakieś takie wypustki, na reakcje na to, co się dzieje tu i teraz na sali. Ale ja raczej lubię wiedzieć, co chcę powiedzieć. No, nie po to człowiek się głowi i próbuje wypróć z siebie to najlepsze. Nie po to ludzie poświęcają temu czas i pieniądze, żebym ja teraz sobie tylko fisiował. Lubię to robić, ale to jest tylko jakiś bonus, jakaś mała taka dokładka do tego, co ja mam przygotowane. Czy ludzie w Polsce wiedzą, co to jest stand-up, czy jeszcze wiele razy musisz tłumaczyć się z tego, co robisz na scenie? Już nie trzeba chyba tłumaczyć. Jak ktoś ma internet, a wszyscy mają, to wystarczy, żeby wpiszą tą frazę i wiedzą, z czym to się je. Stand-up jest coraz bardziej popularny. W tym roku mieliśmy 8 tysięcy ludzi w Spodku, a dzień później 6 tysięcy ludzi w Gdańsku, więc okej. Okay. Ludzie wiedzą tyle osób, ile ma. Jeszcze co chwilę przychodzą nowi. Pytamy na każdym występie, kto jest pierwszy raz i cały czas zgłaszają się nowi ludzie. To jest okej. Okay. Czyli stand-up powoli wychodzi z takich małych lokali, pubów na większe. Nie, że wychodzi, ale jest tu i tu po prostu. Pojawia się tam, to nie jest tak, że wychodzi i już nie wróci. Wyskakujemy, robimy większe sale. Niektórzy komicy lubią grać na dużych salach, niektórzy komicy lubią grać na małych salach i małych klubach. Więc myślę, że im bardziej różnorodnie, tym ciekawiej jest dla widza. A dla ciebie gdzie jest lepiej? Duża sala czy taki mały pub, mała restauracja, chociażby dzisiaj w Grudziądzu? Wiesz co, ja bardzo lubię te małe miejsca, bo energia, atmosfera jest inna. Fajne są też tak wielkie hale raz w roku pojechać w taką trasę i zobaczyć tyle ludzi na sali, dostać taką salwę śmiechu od 8 tysięcy ludzi, no to jest wielkie przeżycie. Ale ten klimat tutaj, ta odległość metra do widza, wszyscy jesteśmy spoceni, wszyscy jesteśmy w jednym klimacie, mamy jakiś taki zupełnie inny przepływ energii i on mnie chyba bardziej kręci. Także, ale nie ma tak, no, są małe kluby, które są jakieś niewygodne do grania i są duże miejsca, gdzie się świetnie gra, więc lubię być i tu i tu. Dobra, zapytam o tych hejterów. Jak już wspominałem przed rozmową, że trochę zostałem zjedzony po jednym z wywiadów z Olką Szczęśniak. Jak ty sobie radzisz z hejterami? Bo to zawsze często pytam od znanych ludzi właśnie o to, jak sobie radzą z hejterami. No, wiesz co, no nie wiem. Po prostu jak jesteś osobą, która jest częściej komentowana, to w pewnym momencie się przyzwyczajasz, no, i słyszysz cały czas w tle, jak ktoś mówi, ja jesteś głupi, no ale jak słyszysz to cały czas, że jesteś głupi, to w tym momencie zaczynasz to jakby tego nie słyszeć, w pewnym momencie to staje się jakąś tam tłem i tyle, no nie? I tak jest trochę z tym, że nie będziesz teraz sprawdzał każdej opinii, nie będziesz czytał każdego komentarza na swój temat, no bo to nie ma sensu czasu, jest ich też tyle, że musiałbym spędzać dużo czasu na lekturze. A mam ciekawsze rzeczy do roboty, no nie? Jakby staram się odpowiadać na maile, które dostaję. Tam staram się być dość konkretny, uczciwy w odpowiedziach. Nie zawsze też mam tyle czasu, żeby to zrobić od razu, ale tam jest jakaś rozmowa z kimś, kto jest, wiesz, podpisany, kto wyraża się jakoś pełniej i tak dalej. A hasła super albo bez sensu nic mi nie dają, więc właściwie dlatego chyba wyłączyłem ostatnio komentarze u siebie na kanale YouTube'owym, bo chcę dać ludziom od siebie przekaz tam i mogą go ocenić tak albo tak i to jest wszystko. Jakby nie potrzebuję żadnych do tego opowieści, kto tam sobie co myśli. Jak będziesz chciał mi coś pełniej powiedzieć, to napisze mi jakąś wiadomość konkretną na Instagramie, czy na Facebooku, czy maila. Ale ten szum informacyjny, który jest pod każdym filmem na YouTubie, jest po prostu
straszny, nic nie wnosi. Dobra, to ja pod tym wywiadem też tak zrobię, że włączę komentarze. Było, tak. Tylko daj ludziom gdzieś się do ciebie dostać, gdzie indziej, no nie? I bądź gotowy, że jednak wsiądą i dobra, to piszemy maila. Na fanpage'u pospamuję w takim razie. Dobra, jeszcze dwa pytania mam. Pierwsze z tych pytań. Czy są takie aspekty naszego życia, które według ciebie stand-uperzy czy kabareciarze nie powinni poruszać? Czy to jest tylko kwestia podejścia? To jest tylko kwestia podejścia i komika, i widowni. Komik powinien być świadomy tematu, który porusza. Jeżeli on jest cięższy, trudniejszy, to powinien mimo wszystko ruszyć głową bardziej i pomyśleć, jak to ugryźć, żeby nie żeby być delikatnym, czy żeby nie obrazić, jakby nie o to chodzi, tylko żeby ruszyć to tak, żeby nie było wątpliwości, że to jest naprawdę przemyślane i spunktowane, tak mi się wydaje, a widz powinien też wykonać pracę i być świadomy, na co idzie. No jeżeli ktoś spodziewa się baletu, a przychodzi na stand-up i się wkurza, że nie tańczą, to znaczy, że nie wykonał jakiejkolwiek minimalnej pracy, żeby dowiedzieć się, co to jest, gdzie idę i jaki to jest typ rozrywki. To nie jest tak, że stand-up zawsze musi być wulgarny, zawsze musi być jakiś ostry i niegrzeczny, to tak nie jest, ale często tak bywa, więc trzeba być na to gotowym troszeczkę, no nie? I jeżeli się obrażasz o cokolwiek, to masz z tym problemy, też warto śledzić komików, oglądać ich filmy, podpatrywać i dowiadywać się, że jeżeli kupuję bilet na tego i tego, a w dwóch czy trzech filmikach wyraził taki światopogląd, no to nie mogę się dziwić, że on, nie wiem, jest przeciwko tej czy tej opcji, nie wiem, czy temu wydarzeniu. No bo on taki jest. Mogę się dowiedzieć, mogę to sprawdzić w internecie w chwilę i wykonujmy tę pracę, to będziemy się mniej wkurzać i stresować. I na koniec jeszcze, co chciałby robić Abelard Giza, powiedzmy, za 20 lat? To samo co teraz. Jakby jestem szczęśliwym człowiekiem i prywatnie, i zawodowo. Mam możliwość robienia różnych rzeczy i tak bym chciał, żeby zostało. I to nie jest że muszę coś zrobić. Na wiele rzeczy mogę sobie pozwolić, żeby odmówić wielu miejscom występowania, telewizjom. Dzisiaj jesteście w porze, więc możemy pogadać, ale gdzieś tam wykonuję wyborów i te wybory wynikają z mojej pozycji, z mojej jakby teraz komfortu pracy. Jeżeli uda mi się to utrzymać, bo to jest trudne, ale jeżeli uda mi się utrzymać ludzi wokół mnie, którzy będą chcieli przychodzić na moje występy, słuchać tego, co mam do powiedzenia i będą ze mną dzielić moje poczucie humoru, no to będę szczęśliwym człowiekiem i tego sobie życzę. To my również do tych życzeń się przykładamy i powodzenia w Grudziądzu, aby wszyscy dzisiaj po stand-upie wyszli zadowoleni, a jeśli nie, no to żeby tego aż tak bardzo nie okazywali potem na ulicy. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.